Przenosimy się na Wyspy Brytyjskie, ponieważ książę William opuścił nasz kraj. Zakończyła się dwudniowa wizyta. I co o tym mówią Brytyjczycy? Już teraz porozmawiam z Agnieszką O'Connor. I Agnieszka O'Connor jest już z nami. Dzień dobry. Witam serdecznie. Agnieszko, powiedz, co brytyjska prasa, co brytyjskie media mówią o wizycie księcia Williama w Polsce? Zdecydowanie wizyta ta jest bardzo szeroko komentowana tutaj w Wielkiej Brytanii. Bardzo dużo miejsca poświęcone zostało w wielu dziennikach, wielu gazetach, mediach. Niektóre z tytułów to takie podkreślenie tak naprawdę polskości i też polskiej humanitarności. Może przytoczę kilka tytułów. Polska duma, inspirujące człowieczeństwo Polaków, historyczna wizyta królewska w Polsce, na granicy z Ukrainą. Także tego typu kontekst można było zobaczyć w prasie brytyjskiej. No i oczywiście bardzo dużo innych kontekstów. Przede wszystkim prasa brytyjska skupiała się na relacjonowaniu tej wizyty, co się działo, jakie były główne cele tej wizyty. Pierwszy cel to, żeby taki oficjalny, to oczywiście podziękowanie brytyjskim żołnierzom, polskim żołnierzom, a także cel humanitarny, żeby podkreślić właśnie kryzys humanitarny, ale także, żeby podkreślić pracę, niesamowitą pracę właśnie w kontekście humanitarnym, która została zrobiona przez Polaków. Również kontekst związany z Chinami, z ostatnią wizytą chińskiego przywódcy w Moskwie, był również tutaj podnoszony w Wielkiej Brytanii. W takim kontekście, że media brytyjskie zwracały uwagę na to, że ta wizyta księcia Williama odbyła się tuż po spotkaniu chińskiego przywódcy z Władimirem Putinem w Rosji. Także według brytyjskich mediów mogło być to też takie wysłanie po prostu silnego sygnału Rosji. Mimo tego, że no wiadomo, książę William, książę Wali nie ma mocy politycznej, nie może angażować się politycznie, ale ma tak zwaną soft diplomatic power, czyli taką po prostu miękką moc dyplomacyjną, dzięki której może wysyłać różnego rodzaju sygnały, może wywierać wpływ, a także rzucać światło na różnego rodzaju sprawy, które są sprawami ważnymi na świecie. I tutaj właśnie też brytyjskie media dużo mówią o polskiej pomocy humanitarnej, o kryzysie humanitarnym, zwracają uwagę na to, że wizyta księcia Wali zwraca uwagę na kryzys humanitarny. Może mieć też ona związek z ostatnią inicjatywą, którą nawiązała Fundacja Królewska z Ołeną Zeleńską w ramach zdrowia psychicznego właśnie osób, które wysiedlone zostały z Ukrainy i które przebywają w tym momencie w Wielkiej Brytanii. Media brytyjskie podkreślają bardzo również słowa księcia Williama, słowa skierowane do Polaków, słowa, w których podkreślił inspirujące człowieczeństwo Polaków, którzy otworzyli serce w takim stopniu, co miliony domów, które zaoferowali dla uchodźców z Ukrainy. Podkreślane są słowa, których powiedział, że fantastycznie jest być w Polsce, podziękowania, które złożył Brytyjczykom, polskim żołnierzom, brytyjskim żołnierzom, słowa, w których powiedział, że to, co robią, jest bardzo ważne dla naszych wspólnych wartości. Także to bardzo było podkreślane tutaj w brytyjskich mediach. Natomiast Sky News przypomina i mówi dosyć sporo o granicy na Rzeszowie i przypomina o tym, że ta granica stała się taką logistyczną bramą wiodącą na Ukrainę. I Sky News nazywa granicę rzeszowską bramą miliardów dolarów, przez którą trafia większość amunicji i broni właśnie na Ukrainę. Są też brytyjskie gazety, które zastanawiają się, czy aby ta wizyta nie miała czegoś wspólnego z ostatnimi deklaracjami wiceministra obrony Wielkiej Brytanii, które dotyczą myśliwców. A chodzi tutaj o deklarację, w której Wielka Brytania powiedziała, że gotowa jest wypełnić luki w polskiej obronie, jeżeli Polska taką prośbę, z taką prośbą zwróci się do
do Wielkiej Brytanii. Przypomnijmy też, że właśnie brytyjskie myśliwce są już we wschodniej flance NATO. Stacjonują one w ramach tak zwanego air policing. Natomiast BBC potwierdziło wczoraj, że wizyta została zorganizowana na prośbę strony brytyjskiej i przypomina o tym też, że król i rodzina królewska od zawsze była związana ze wspieraniem Ukrainy i to jest kontynuacja po prostu pokazania tego wsparcia ze strony Wielkiej Brytanii, ze strony rodziny królewskiej, wzmocnieniem tego przekazu, ale też kontynuacją w budowaniu silnych więzi i stosunków właśnie z Polską. Także tutaj te stosunki polsko-brytyjskie również są podkreślane w prasie Wielkiej Brytanii bardzo, bardzo szeroko. Jest kilka wątków, które chciałbym też poruszyć. Między innymi to, że wizyta do momentu, aż książę William nie opuścił właśnie jednej z miejscowości pod Rzeszowem, była trzymana w tajemnicy. Zresztą media w Polsce mówią, że to jest z kolei na prośbę rodziny królewskiej, powołując się na źródła z Ministerstwa Obrony Narodowej. I też chciałbym zwrócić uwagę, że telewizja Sky News też zwróciła też uwagę na to, że jeszcze żaden członek rodziny królewskiej nie był tak blisko wojny. Tak, zdecydowanie tak. Pojawiały się właśnie tutaj artykuły na ten temat. Sky News komentowało to w ten sposób, że żaden członek rodziny królewskiej jeszcze nie był tak bardzo blisko wojny. To było podnoszone przez Sky News i również kwestia bezpieczeństwa i kwestia tego, że cała ta wizyta była objęta ogromną tajemnicą. No zresztą widzieliśmy wszystkie takie wizyty państwowe czy dyplomatyczne, one są właśnie owiane ogromną tajemnicą ze względu bezpieczeństwa. Było tak w przypadku prezydenta Zeleńskiego, było tak w przypadku również naszego prezydenta, który odwiedzał Wielką Brytanię, czy wizyty Joe Bidena na Ukrainie. Także te wszystkie wizyty są naprawdę bardzo, bardzo tajemnice odnośnie tych wizyt są bardzo, bardzo pilnie strzeżone. Agnieszka O'Connor podsumowała dla Państwa to, co brytyjskie media właśnie piszą na temat wizyty księcia Williama w Polsce. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję za tę relację. Dziękuję.